Co tam u ciebie, Bartek? Co teraz porabiasz? U mnie wszystko w porządku. Ja aktualnie w Rzeszowie studiuję teologię. Co? Ale jak? Ty teraz studiujesz? Ej, słyszycie? Bartek studiujesz? Bartek na studia po... ci się chce. Stary, ej. Nie, Bartek, coś mi nie gra mi. Trzeba ci przypomnieć troszkę stare czasy. Pana, czego dziś zaprosić? Lecimy gdzieś. Ty, w czwartek masz wolny dom, nie? Czwartek, co robisz czwartek? No, czwartek Marcinka. No, o. Chłopaki, nie jest teraz takie proste. Teraz jestem... No ale dobra, ale wiem, że jesteś studenciak, nie? I wszystko spoko, ale to... Coś oprócz tego, nie masz jakiejś takiej, nie masz jakiejś zajawy? No jest coś takiego. No w zasadzie to dalej służę przy ołtarzu. Słyszałeś gościa? On jeszcze ministrantem jest. Gościu, ty jesteś dalej ministrantem? To było fajne, jak mieliśmy po 8 lat i chodziliśmy w tych sukieneczkach, nie? Teraz mamy 20, teraz się, wiesz, imprezuje, a nie chodzi w byle czym. No dobra, co robisz ten czwartek? W czwartek? Nie no, w czwartek nie dam rady. Wtedy na taborze jest takie nabożeństwo, drogi miłości. Przyjdźcie na nie, pomodlimy się i wtedy o tym porozmawiamy. Ale chłopie, ja nie po to mam wolne w robocie, wiesz, raz w tygodniu, czy tam dwa dni mam w tym tygodniu, żeby przyjść się z tobą modlić. Człowieku, tak troszkę się uspokój, nie? Wiesz co? Chłopie, ja cały tydzień pracuję, a ty mnie jakoś na modlitwę zapraszasz, co? Kiedy ja się ostatnio modliłem? Nie. Weź, chłopie, to daj spokój. Nie wiem, Bartek, co się z tobą dzieje, ale się niepokoję o ciebie, naprawdę. Strasznie się zmieniłeś i też mi się to nie podoba, stary, nie? Wiecie co, chłopaki, ja muszę lecieć. Zaraz mam busa. To co, widzimy się w ten czwartek. No dobra, tak, widzimy się. Trzymaj się, siema. Cześć, Bartek, trzymaj się, chłopie. Siema. Ej, chłopaki, ja go nie poznaję, co się ty, no, ej, szkoda, że się. Dobra, moja dobra. Ja też muszę iść. Ja zwiedzę. Tak się, chłopaki. Cześć. Za przygotowanie kolejnego naszego spotkania, za przygotowanie dzisiejszej adoracji.
sposób szczególny Bartoszowi za przygotowanie rozważań i mam nadzieję do zobaczenia za miesiąc. Bartek, ja nie wiedziałem, że ty jesteś w seminarium. Chciałem się za to przeprosić, że nie dałem ci dojść do słowa wtedy, kiedy się ostatnio spotkaliśmy, ale też tym doświadczeniem, które gdzieś tam dzięki tobie przeżyłem, chciałem ci podziękować, że przypomniałeś mi to, co jest w życiu najważniejsze. Nie ma problemu, stary. Dobrze, że to zrozumiałeś. Dzięki. Zastanawiano się, co jest centrum Ewangelii, takim epicentrum, streszczeniem. Jest to przypowieść o ojcu miłosiernym i o dwóch synach. Jeden marnotrawny, a drugi taki niepobożny. Mamy tam doświadczenie niewiarygodnej miłości ojca, który przebacza synowi, który doświadczył śmierci. Był umarły, a ożył. Ten syn marnotrawny wrócił, pamiętając o tej wielkiej miłości ojca. Przechodząc do seminarium, nade wszystko zostawiłem takie swoje marzenia o pracy zawodowej, też pracy naukowej. Zostawiłem wspaniałą pracę, którą bardzo lubiłem. I tak czasami sobie o tym myślę, że czy jeszcze gdzieś tutaj się odnajdę w tym, co dotychczas studiowałem, ale zobaczymy, może się jeszcze to przyda. Zostawiłem jeszcze, myślę, relacje ze znajomymi, których trochę czasami brakuje, ale cóż ponadto. Samo podjęcie decyzji nie budziło we mnie strachu, ale strach już budziło we mnie, co już będzie w trakcie samego seminarium. Nigdy nie byłem w LSO, w KSM ani w żadnej oazie. Też nigdy nie byłem ministrantem. Nie wiedziałem, jak to będzie i tego się po prostu najbardziej obawiałem. Jeden ksiądz mi kiedyś powiedział mądre słowa. Strach jest przejawem odpowiedzialności. Zatem powiedzieć, że mojej decyzji nie towarzyszył strach, byłoby kłamstwem. Mam świadomość powagi mojej decyzji i wiem też, że każdy etap w życiu musi być okupiony strachem. To przecież jedna wielka niewiadoma, na którą wprowadza mnie Pan Bóg. Ale wiem też, że na drodze rozeznawania mojego powołania On jest ze mną. Powołanie. Ten, który jest powołany, czy ten, który jest wybrany do bycia kapłanem, to jest ten, który może sam był tym marnotrawnym i doświadczył wielkiej miłości Ojca, ale z drugiej strony nie trzeba być super grzesznikiem, żeby o tym doświadczeniu miłości Boga mówić, więc może być to też ktoś, kto przeżywa taką wielką miłość, doświadczył takiej wielkiej miłości bez takiego doświadczenia grzechu, ale ma to być ktoś, kto jest, można powiedzieć, heroldem Bożej miłości, który do tych właśnie, którzy są umarli, do tych synów marnotrawnych, albo do tych, którzy starszy brat uważają, że są sprawiedliwi,
przyjdzie i będzie opowiadał o miłości Ojca. Potrzebujemy tej informacji, potrzebujemy takich heroldów, potrzebujemy tych, którzy mają takie doświadczenie miłości Ojca i będą o tym mówić. Seminarium, zatem czasami nazywane domem ziarna, to jest moment i czas dojrzewania do bycia takim heroldem, ewangelizatorem, głosicielem, który sam będzie ucieleśniał miłość Ojca, będzie ją pokazywał, będzie o niej też mówił, idąc będzie ją głosił, idąc będzie ewangelizował. Nie tyle pójdzie, żeby ewangelizować, co sam doświadczając miłości Ojca idzie ewangelizując. Wspólnota mi bardzo pomogła, ale mówiąc o wspólnocie, zwęziłbym ten temat do liturgicznej służby ołtarza, ponieważ była to wspólnota, w której najbardziej działałem. I to właśnie przy znajomych z LSO pierwszy raz się otworzyłem i zacząłem szczerze mówić o moim powołaniu, o tym, że je czuję i że chciałem je rozeznać. I nie spotkałem się z odrzuceniem albo wyśmianiem, lecz wręcz przeciwnie, z ciepłym przyjęciem i dostałem wiele pomocnych dłoni. Bardzo ważną. Człowiek należący do wspólnoty potrafi, ma niesamowitą szansę rozwijać swoją wiarę, swoją relację do Pana Boga, gdyż we wspólnocie często otrzymujemy dużo wsparcia, zachęty. No i przede wszystkim spotykamy drugiego człowieka, który potrafi nas wysłuchać, coś pomóc, doradzić i przez to razem nam jest łatwiej dojść do Pana Boga. We wspólnocie też często bardzo konkretyzuje się nasza miłość w konkretnych czynach, postawach, ale także we wspólnocie możemy sobie zadać pytanie, jak ja chcę służyć konkretnie człowiekowi, nawet w wyborze powołania, że jak ja chcę w przyszłości służyć danej wspólnocie. I Pan Bóg we wspólnocie też bardzo mocno potrafi odpowiadać i pomagać rozeznawać głos powołania. No, byli w głębokim szoku, bo nie dawałem po sobie poznać. Byłem takim niedzielnym katolikiem, także mało miałem styczności z kościołem i no, gdzieś to ukrywałem, ale mama coś tam przeczuwała. Reakcje były raczej podobne. Pierwszym powiedziałem chyba kolegom najbliższym i to były reakcje takie raczej pozytywne. Gdy mówiłem rodzicom, oni byli zbyt zaskoczeni, szczególnie tato, który powiedział, a spodziewałem się tego. Najciekawszą reakcję miałem u wychowawczyni na spotkaniu po maturalnym. Musiałem jej udowadnić przez 15 minut, że rzeczywiście do seminarium przyszedłem, więc reakcje były mega pozytywne i feedback był fajny. Nie sądzę. Raczej przez większość swojego życia spotykałem księży, którzy swoją postawą mnie jakoś urzekli i byli dla mnie w pewnych obszarach wzorem do naśladowania, więc powszechna opinia nie miała dla mnie znaczenia. Jest nas 12 i każdy z nas ma inny charakter i różne umiejętności, co sprawia, że wnosimy coś unikatowego do naszej wspólnoty. Większość naszego dnia spędzamy razem. Modlitwy, posiłki, sport, integracja. To sprawia, że nasze relacje się zacieśniają. Mieszkamy razem w pokojach, wypełniamy różnego rodzaju dyżury i to uczy nas praktycznego podejścia do życia. Pomimo tego, że czasem występują sprzeczki, problemy, staramy się je rozwiązać i być w jedności, bo łączy nas jeden cel – zbliżenie się do Pana Boga. Więc dla mnie osobiście powołanie jest takim osobistym spotkaniem z Panem Bogiem, nie? W którym On ukazuje mi drogę, która ma mnie najlepiej rozwinąć jako człowiek. I pamiętam, że kiedyś słyszałem taki cytat zaczerpnięty z przesłania Pana Cogito, mianowicie, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych. I to właśnie za każdym razem uświadamia mi, że powołanie jest taką łaską, na którą ja nie zasługuję. I to właśnie Pan Bóg otwiera moje serce. Czego się sam najbardziej bałem? Chyba tego, że będę musiał zmienić otoczenie. W sensie takim, że ja już jakby pracując sobie za granicą miałem już takie swoje ułożone życie, które gdzieś tam według mnie było idealne, ale nie według Pana Boga. I bałem się, że przychodząc tutaj będę musiał to wszystko zburzyć, nie? Tylko potem zapomniałem sobie dopowiedzieć, że
zburząc to, będę budował coś nowego i dopiero teraz sobie to uświadamiam. I to właśnie wspólnota liturgicznej służby ołtarza, moja posługa przez tyle lat, formacja i tak dalej, dawała mi ciągle tę odwagę, żeby faktycznie jakoś nie bać się tego i rzeczywiście dać sobie tutaj te szanse na rozeznanie tego powołania do kapłaństwa. I wierzę, że ja, jak i moi koledzy, moi bracia, sobie z tym poradzimy. Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie. Przed tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bartek, dawaj, idź tutaj, please. Jesteś ministrantem? Wiesz, że to było mądre, jak mieliśmy po 5 lat, a nie? Nie mądre, mądre.